the journey so far. A thousand souls wailing for vengeance, a mighty battle, an old friend returned. The way to the well is yet closed to you, Rider, but there are keys for every door. Piątek, 11 sierpnia, godzina 14. Kraków, 31 stopni. Kawa wrzątek, czoło mokre, ale jedziemy z koksem. Witam was wszystkich z tej strony Altair, kontynuujemy przygody Darksiders 2 Definition Edition. Ostatnio zajęliśmy się przekazaniem zwoju kanclerzowi, tak chyba tak się zwie, ten monarcha, i teraz zmierzamy zrobić dodatkowe zadanie. I jak to mówiłem ostatnio wczoraj, że na pewno robię, idź mi z tą myszką, sorka, że na pewno robię dodatkową misję. A potem gówno mi dodatkowe, aż nie odblokuję ostatniej zdolności, jaką będzie mógł posiąść śmierć. Tak, i wtedy czyścimy lokację one by one, czyli jeden po drugim. Ostatnio odkryliśmy nową, znaczy odwiedziliśmy nową krainę. Bardzo... What the hell? To z krainy umarłych nie da się od razu... No wiecie co? Tu będzie pewnie ostatni fight, jaki za tą bramą. Tak, takie dziwne przeczucie. Dobra, to kolejny loading. Yeah, I like it. Właśnie, wiedziałem, że nie włączyłem czegoś. Okej. Dobra, jesteśmy... Aha, okej. Do Nathaniela mamy wrócić, w porządku. No to jesteśmy w tej krainie, o której dopiero co mówiłem. Co nazwy nie pamiętam, coś na B. Bez... Bez świetle. Dziwna nazwa. Bo dobrze oświetlona miejscówka, nie potrzeba elektryka. Dzień dobry ponownie, Nathanielu. Your friend has not passed to the land of the dead. But if he yet lives... No, I dare not inform my fellow angels until I have the full truth. Okay. Among the makers of the Forge Lands is a blind seer of great power. Go to her death. She will know. Okej. Okay. No to trochę pojeździmy sobie chyba w tym dodatkowym queście. Pozwiedzamy to jobo. Tośmy pojeździli na koniu. Tak, teraz pewnie, teraz sobie uświadomiłem, że teraz patrzycie na zegarki, daty dzisiejszego dnia. Jaki 8, jaki 11 sierpnia, człowieku, jest 12, co ty to, spoko, no 12 to będzie, nie, przepraszam was bardzo, co, 13 to będzie.
Tak, bo będzie jeszcze jeden odcinek jutro. Znaczy się dziś, znaczy się 12. Tak, zgadza się. Ogień i woda. Te kontrast. A ta wieżka, dobra. Hello, ma bella mio. You have something for me. This soul, it still lives, but it has changed. Do chulia niepodobna. It is called Vovin, dragon. What do the demons call it? They call him Lord. A member of the Helgarn has joined the Dark Legion. So it would appear. Creator, help us. There are new talismans for you to browse. Mm-hmm. Kto grał w Fable 1? Zapomniane opowieści. Ta postać mi się kojarzy z Teresą. Ci, co grali, wiedzą, o kogo chodzi na pewno. To nie była jakaś poboczna postać w sumie nawet. Za gówna też nie, ale taka no. Między jednym a drugim. Haj. A, odwiedź labirynt. Właśnie, ten labirynt jeszcze. O, dzejm. No to dzisiaj trochę sobie pohasamy tu i tam. Więcej będzie chyba chodzenia niż walki, chociaż... Jak dojdziemy do labiryntu, no tam się zacznie. Tam się zacznie ostro. A tu jeszcze jedna kraina będzie. O, bycie, choliba. O, jest ta wieżka nawet. Kurczę, te posągi są bardzo fajne, takie niebieskie. To te, ta gra, mimo że graficznie mniej bajkowo wygląda, to jednak, tak jak przed chwilą, często mi się kojarzy z Fablem. Naprawdę. Te wyolbrzymione postacie. Chociaż Fable nie były takie wielkie, ale... No, niektóre to były takie mocarne, nie? Zresztą, kto nie grał Fable'a, to na pewno będzie na streamach. Tak, a raczej na streamach. U mnie. Bardzo fajny, fajna gra CRPG, w której zostajemy, znaczy zostajemy. Możemy, od nas zależy, czy będziemy dobrym, czy złym osobnikiem. Bardzo fajne. Pierwsza taka gra chyba, którą ja grałem. Wtedy, czyli rok 2005. Wtedy miała premierę ta produkcja. Pierwsza gra, którą grałem właśnie w tych latach, gdzie od nas zależało, kim będziemy. Bohaterem czy antybohaterem. Bardzo fajna, klimatyczna. Jak sam tytuł mówi, Fable w przetłumaczeniu bajka. Jest fajnie baśniowa nawet. Dość. My tu gramy Darksidersa, a jakieś bajka gadam. What to do next? And my reward? Would that you had never earned it. You never told me who it was you sought. His name was on the scroll, to plainly see. The Elder Angels take on many names, and that one was beyond my memory. What is your friend called now? Abaddon, yes. As Abaddon. But he has taken another name. One cursed on Earth. Destroyer. Dum-dum-dum, Destroyer. Sorry, wojna miała z nim styczność. Sorry, chyba padł już. Ofiara mordu. Okej, okay. Tak sobie czułem, że coś z tym Abaddonem gdzieś go jeszcze usłyszymy. A ja mam 19 poziom jeszcze, kurczę. A może coś z nekromanty w końcu zrobimy? Znaczy weźmiemy.
Może jednak rony. Rony brzmią fajniej. W porządku, to zrobiliśmy tego dodatkowego kwestiora. Zadanko. No to cóż, to idziemy teraz zająć się tym labiryntem. Więc wracamy do krainy umarłych. I co mamy, gdy jesteś w słuchawkach, a mimo to wydaje ci się, że słyszysz wibracje w telefonie. Ale nie. Okej, znowu tu jesteśmy. Dobra, labirynt był gdzieś tu, o właśnie, po prawej. I teraz tak, przypomnijcie mi ludzie. Tak. Tak wiem, to nie jest stream. Ouch. Oż, aj w kusie, przebrzydło. Twardzi sam. No te rany w sumie mogą być spoko, nie wiem, może. W sumie może chyba już podmienić, bo te. Ten rozdzieracz już. Duży sądzę, że jednak aż tak potrzebny już nie będzie, tylko do tamtej lokacji był straszny taki. No. To była tak strasznie nachalna umiejętność. Żeby pokazać, co to śmierć nie potrafi, tak dalej. Więc sądzę, że teraz to będzie tak. No. Była lokacja na podniecie z nową zdolnością. A reszta to już. O kurcze. Jak ja mogłem ciebie wcześniej nie zauważyć? Wszystko fajnie. Chyba tędy jednak trzeba. O, dobra. Tym, chwila. Już byliśmy, to czemu? Ej! I don't like it. Wiesz, labirynt to jest... No właśnie. Tajemniczą księgę. I... Odczytałem już ją dawno. Aha, i znajdę szafarza. A teraz pytanie, ile ja mam swoi? Dwa. Teraz trójkę chyba będę ogarniać, bo trójki jeszcze nie robiłem. Piątki nie mam. Kurczę, piątki mi brakuje. No nie, jest trójka. Wenny.
No to się teraz pobijemy trochę. O shit. To już to przywołuję, już zapomniałem, że coś takiego tu istnieje, nie? Ups. Halo. N. Już byś chciał drani. Nie. I jeszcze jedno dny. Znaczy północ, północ. Nie, no tak wrony są nawet spoko. I północ. Dobra. Ciekawe, czy to coś daje, czy jedynie nagrody dostajemy za dojście do sekretów tych. Nie no, nie to. Dzięki temu doblokowujemy w sumie te nowe poziomy w tej tajemniczej książce, nie? O, teraz mamy rozłąkę. O kurde. No, pięknie. Thank you.
Okej, druga zaliczona, czas na sekret. Przerąbany. Kończono? A sekret jest gdzie? Kurczę. Zapominam, że to się operuje strzałkami ten. O właśnie. NSE. Północ, południe, wschód. Dobra. Gdyby chociaż miksturki były w nagrodę. Hasta la vista, muchachos. I jeszcze E zostało. Mamy. Chyba. Dokładnie jest. Uff. Okej. To co, jeszcze czwóreczkę zrobimy, a z piąteczką będzie problem. Niestety. Mam czwóreczkę, prawda? Bo... Tak, ale bez Sekretosa. No nic, dobra. Evansy. Thank you.
No, będzie ostro na poziom jednak. Drugie, to teraz drugie przejście, ale jeszcze się upewnię. Potem północ i południe. Perfekto. Północ, południe. No ale nietypowy labirynt. Zawsze słowo labirynt mi się kojarzyło z tunelami, paroma przejściami. Tu mamy teleporty po prostu. O kurde. Zostało, prawda? Tak, dokładnie. Okej. Nie wiem, czy chcę przejść przez ten portal, który odblokuje mi piąty poziom, bo już czuję, że tam będzie pewnie 50 nadzorców nagle pojawi się do pokonywania. Wow. Za ciepłe zachęcanie. Dzięki Alti. Komentarz tam na telefonie właśnie powiadomień dostałem. O komentarze z Walking Dead. Wiedziałem, że tu coś będzie dużego. Ale może się mniejszymi zajmę przeciwnikami, co? Na chwilę. Perfekto. Gdyby tak. Nie, co jest system tyle minic? Dobra, to jednak był słaby pomysł. Chciałem, że jak wiecie, skupię się na jednym i będę go. To będę mógł atakować go do tyłu, nie? Tutaj atakowałem i. Lipa. Smutne trochę. Ej, skopałem to teraz. Okej.
okej. No niestety, kurczę, brakuje nam tego piątego zwoju. Znaczy zwoju do piątego poziomu. Bo tak to byśmy mogli już teraz zrobić wszystkie ten. Pewnie, bo przypuszczam, że właśnie 8 ich jest. Ciekawe, gdzie go pominąłem. To będzie trzeba, tak jak mówiłem, będziemy czyścić lokacje niebawem wszystkie. To mam nadzieję, że... się znajdą odpowiedzi na inne właśnie te zadania, które są takie typu znajdziek. No nic, co, idziemy po klucz odkupienia. Znajdź Archonta. Boże, gdzie go znajdę? Świetne zadanie. Znajdź Archonta, ale jest zaznaczony nam. A, pewnie w tym... O kurczę, nie mogę teraz... Nie, to nie. Aż sobie przeczytam komentarz cały tej jakże długiej podróży, tylko jeszcze sobie dźwięki wyciszę w telefonie. Plusy grania na joysticku są takie, że można poruszać... Nie, w sumie nie, lepiej z strzałkami się poruszać, chociaż kamerą byłoby trudniej już jedną ręką. O kurczę, oczywiście się rozpisała, to nie, to jednak po nagrywaniu. Znaczy fajnie. Lubię takie komentarz długie z jajem. Oż ty. Bo ptokami poszczuję. Dobra, chciałeś sam. Dobra, jednak to taki będzie trzeba taktyczkę ulepszyć. Okej. Teraz mogę? Mogę, dobra. To idziemy do góry. Okej, czas w końcu skorzystać z windy. Kurde, ale upały. Znów, wczoraj jeszcze było tak fajnie, przyjemnie w miarę. A teraz wracam znów do Afryki. I teraz patrzeć i cała winda idzie w dół pod... Pamiętamy jeszcze te Altair opowieści w windzie, gdzie sterowaliśmy wojną. Pamiętamy, co wtedy brałeś. Jak gadałeś o czasach nad Soliną, na przykład Kościelisko. Tak się czułem, jakby to było wczoraj. O, właśnie, słyszałem cię.
Zanim pójdziemy tam, to jeszcze... Oczywiście exploring tu, gdzie... O, właśnie, skrzynuś. A, dobra. Jak to ciekawe, jak można się dostać. Widział ktoś bombkę? Bum, bum. Ona jest tu. Raczej nie sięgnę, nie? Niestety nie. O. No jednak tamta droga do góry jest główną drogą, więc... Tylko jak? Przecież stąd nie sięgnie tej bomby. A, zapomniałbym prawie o tym. Dobra. Coś sprawdzę. Aż kurde, za daleko jestem. Mogłem już tym zielonym, ale dobra. Kurczę, już za daleko jestem. No szlak by to. Ej, to nie jest przypadkiem to miejsce, w którym walczyliśmy wojną z niszczycielem? A nie, dobra, myślałem, że to jest... A, okej. Out of the shadows and into the light. I see you, horseman. The things you have done. The lives you have ended. I know why you are here. Then you will give me the key. I have guarded the key for centuries. It is mine, and I will not part with it lightly. Not now. Corruption spreads in our city, in our hearts. Only I remain pure, a beacon against the darkness, helpless to push it back. We are not all helpless, Arkham. Perhaps not. After the seals were broken, and Hell's legions loosed upon the earth, many divine relics were lost. One, the Rod of Arafel, could help reverse what has happened here. I dare not retrieve the rod myself,
The gates to the White City are closed to any angel who visits Earth. But you are no angel. Acquire the rod, and I will clear a path into my citadel. There you will find the key to the Tree of Life. As for what you will find on Earth, after you face it, even you may curse the name of war. Mhm. Okej. Okay. Zanim w ogóle gdzieś pójdziemy dalej, to jeszcze wezmę tutaj oczywiście skrzynusie. Nie, w sumie... Nie, w sumie trochę lepsza, tylko ta obrona. Ale reszta jest okej, więc może jednak. Które to było? A, albo jednak nie. Co wam to, co powiedziałem? Tu coś jest? Nie. Jedno słowo. Wow. No dobra, to co, możemy tu wejść, czy... Portal na ziemi? Może spotkamy starego dobrego... Samaela? Co? Pamiętacie? Samaela? Chyba tak miał na imię. Ten demon, któremu co chwilę pomagaliśmy w zdobywaniu tych serc. Dzień dobry, kruszynki. Tęskniłem. Cicho, stu dziób. No hello. Jak ty miałeś na imię? Uriel. Uriel, właśnie. Miałem mówić Moir ale. Czy to jest jakaś znana nam lokacja z jedynki, czy jednak inna część ziemi? Jak mi olała ciepłym moczem, no i mówi, że to deszcz. Oj się. Dobra. Się mi nie kojarzy. Może to Kraków, nie? Zaraz poszukamy smoka bawelskiego. Ej, no nie bierzcie mi wszystkich fragów. Nie kojarzę. Wow. O kurczę, aha, czy to taki fragment chyba ziemi będzie.
zanim sobie pogadam z Uriel. Poczekaj. O nie, tylko nie ten wybuchowy. Dobra. Strach iść tu w ogóle po skrzynkę, bo zaraz mnie coś zaatakuje. Dobra, idziemy szybciutko, prędziutko do Uriel. Czekaj, czy tutaj też są te kamyki, wątpię trochę, no ale kto wie. Uriel, gdzie ty jesteś? A tu. Get what you came for, then leave, Ryder. Aha. Tutaj mam pomagać ci jeszcze w walce. No, jest ten kawałek podłogi. O, jest, dobra. I should kill you for what your brother did here, but you saved my life. Consider us even. What do you know about the Rod of Arathel? A weapon of immense power, brought to earth by the Archon Hestus. Jak ja uwielbiam spotykać postacie, które się widziało w poprzednich częściach. Kurczę. To tak fajnie widać, że gry są spójne ze sobą, te części tak łączą się. I przynajmniej mamy tą świadomość, że granie w poprzednią część nie poszło w pełni na marne. He has summoned creatures from the abyss and drawn forth his chosen, things of blasphemy, who even now divide this world into their own hellish domains. The suffering are one such beast. They feed upon the dead of this world and twist them into a swarm of flesh and bone that fight as one mind. It was they who attacked us moments ago. One mind. Easily sundered. I will not risk more Helgard to recapture the Rod of Arathel. But should you wish to undertake this fool's errand, then follow the trail of corpses left by my brethren. A fool's errand? Well, it would not be my first. So that it is not your last, take this. Zbawienie. Wykonać strzał w ziemię. Szybki strzał, rozproszenie strzał. Thanks for the warning. Why are the Helgard still on Earth? You lost your ill, in case you haven't noticed. Where else would we go? All of creation saw what happened here. How the Helgard marched before the seals were broken. The White City is closed to us. We can never go home. What are these chosen? They don't look like demons. No, they have something far more ancient, drawn from the heart of the abyss. The most powerful serve the destroyer and rule in his name over ash and bone. The rest kill everything around them. It is a wonder you've lasted this long. Even the dead march against you. You speak of the swarm. Of all the creatures that roam the wastes, they most hunger for revenge. Not even death can stop them. How many angels died here, Yuru? Too many. But for every dead angel, there is another, kept alive against his will. Their suffering empowers the destroyer. Perhaps you could release them from their torment, Pale Rider. If you wish. However, all I can offer the captives is a swift end. That is blessing enough.
Powoli uwięziamy pogromców. O kurde. Aha, tylko że ja tu dostaję tak. O, chwilówka taka. Nice. Dobra, tu zakończymy dzisiejszy odcinek. A wracając do tego, co powiedziałem z tym samiedyką, to nie tak, że sądzę, że zmarnowałem czas czy coś, tylko mam na myśli, że lubię takie spójności w częściach, bo przynajmniej wiem, że to, co miało miejsce jakby w pierwszej części, dalej ma jakieś powiązania z drugą. Znaczy się wiem, że i tak mamy uratować tego bohatera z pierwszej części, ale jak im więcej takich spójności, tym bardziej mi się sama produkcja, sama ta historia, takie zacieśnianie jej, strasznie mi się to podoba, coś takiego. Tak ja wtedy związuję jakby z tą serią dzięki temu. Ale no, tu zakończymy dzisiejszy odcinek. Fajnie wrócić znów na ziemię, jakkolwiek by to nie brzmiało. I widzimy się już w następnym odcinku z Darksiders. Dzięki i na razie.